Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Enklawy Marzeń. A ty miałeś jeszcze nie wstawać. O, matko, dobra. Mogłam ją jeszcze zostawić. Tak. Więc wstajemy, oczywiście, wszyscy. Tutaj nam się wkradł skunks na naszą parcelę, więc kazałam Dixie zadzwonić. Bo nie wiem, czy on sobie już czasem nie poszedł. No ale dobra. Bo on tak zazwyczaj marzy. O, tutaj. Że budzi wszystkich w nocy, ale na szczęście nas nie obudził. I tak, dzisiaj zajmiemy się w sumie podobnymi rzeczami. W sensie zdobywać przyjaciół, ale ktoś zaproponował. Aha, teraz nie mogę. Ktoś zaproponował, żebym. Może przygotuję napoje na razie. Żebym się zaprzyjaźniła z tym creepy dzieckiem, które nas prześladuje ostatnio. Niczym z Silent Hilla. Nazywa się Ligia Mrzigot. Boże, przerażające. Dobra, chyba jednak nie będziesz robić tego napoju. Dlaczego ty nie jesz? Jedz, jedz. No i w ogóle nikt nie chce jeść. Nie rozumiem, co się z tym wydarzyło. I żeby właśnie ją zwabić do enklawy i złożyć w ofierze dla naszego Akuheja. Po części jest to niezłe, ale nie wiem, jak bardzo by mi się to udało, bo to jest dosyć ciężkie zabijanie takich osób, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Więc no ale możemy zacząć właśnie od tego. Dobra, może ty już nie pukaj, może ona zapuka. Możemy zacząć od właśnie zdobycia jej jako przyjaciółki. Teraz będzie trochę ciężko, bo ona jest w szkole, więc będziemy musieli ją próbować zaprosić tak po 15. A do tego czasu spróbujemy ogarnąć sobie zaklęcie śmieszek, bo nie mogę na nią chyba rzucić ciosu miłości, z tego co pamiętam, bo na dzieci to chyba nie działa. Więc musimy jakby to zaklęcie ze przyjaźnieniem się. Mam nadzieję, że w ogóle na nią to zadziała. Zobaczymy, przetestujemy, bo już nie pamiętam, jak to do końca działało, więc taki jest plan ogólnie. Nie, ty nie sprzątasz, moja droga. Wow. Czemu? Ja nie mam chyba wolnej woli włączonej, prawda? No właśnie, to dlatego oni nie chcą robić tych rzeczy. Dobra, teraz już powinno działać normalnie. Okej. To teraz tak. Będziemy potrzebowali ogólnie do tego zaklęcia czosnek, który wymienia się za pszczeli wosk. Czy tu mogę? Mogę. Więc to jeszcze sobie dodamy do wyposażenia. Tutaj coś mamy. Dobra, pozbieramy wszystko. Nie, już nie jedz. Biegnij do tej pracy. Dobra. Ogólnie mamy już sporo pieniędzy, też mogłabym coś wyremontować, ale jakoś nie miałam czasu za bardzo teraz. Bo jeszcze nagrywam te odcinki, znaczy no ten odcinek przed świętami, także jestem trochę zagoniona. Ale postaram się następnym razem coś tu pokombinować. Dobra, ty idziesz do pracy, ty się kąpiesz. Jak się wykąpiesz, to jeszcze sobie pooglądasz telewizję trochę. Boże, jeszcze mam jakąś chrypę. No i ona nie chce wyjść. Co za kościelda. Dobra, może nie ma co sprzątać. Jeny.
Mamy 4 pszczele woski. To powinno wystarczyć. To się wymienimy od razu może za wszystko. Dokupimy trochę miodu i weźmiemy po tropuchy. Boże. Jezu. Przepraszam Was za to. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje z moim gardłem. Błagam, żeby to się uspokoiło. Hopsiup. Okej. Okay. I teraz tak. Wika ma, z tego co pamiętam, wymienia się za czosnek wampirzyca. Chce się pozbyć czosnku, więc ułatwimy jej zadanie. Wymieniaj się. Dawaj czosnek. Potrzebuję wosku wyrabianego przez pszczoły. Mam mnóstwo czosnku, którego nie potrzebuję. Chcesz się wymienić? Tak. Dobrze. Okej. I do tego pana skoczymy po tropuchy. No tak, kupię z 4 na zapas, żeby było. O, Lexin przyszła. Marlin, Grizzly, Tena. Jade Morgana, okej. I skoczymy sobie jeszcze w jedno miejsce, żeby zebrać, znaczy kupić miód. No w sumie mogę go sama wyrobić, ale już teraz mamy trochę mało członków enklawy, że tak powiem. I nie ma się kto tym zajmować, póki co. Więc na razie to kupię. Gdzieś tam biegł jak poparzony wcześniej. Okej, okay. I tutaj kupimy miodek z odpowiedniej pasieki, czy jak to się tam mówi, się nie znam na tych sprawach. Miód, kupimy od razu z 5. Aurora, o, znowu Kronos przyszedł, władca czasu. Mógłby nam trochę zakrzywić czasoprzestrzeń. Amber. Bernadetta. Co? Nisze? Już myślałam, że Nicze. Astromina. Wędrowna wierzba? Co? Sprzątaczka nazywa się wędrowna wierzba? What? Okej, skorzystamy z toalety przy okazji. Tendrot, boż. Dobra, Robert przynajmniej normalne imię. Okej, okay. No dobra, no to będziemy wracać do domu. Się ogarniemy bardziej w domu. Okej. No i może skoczymy. Gdzie by to skoczyć? Może zjedzmy jeszcze jedno sobie. Może do bąbelka jakiegoś. O, przyszedł ogrodnik, a raczej ogrodniczka. Może coś ogarnie z naszymi kwiatkami. Dobra. Dixie się też moczy. Pełno latających much. I nikt oczywiście tego nie posprząta, bo Kościelda się zbuntowała. Dobra. Poprawił ci się humor, to możesz się uczyć dalej. O kurczę. Albo może nie ucz się, przyjdź tu do mnie.
Ciekawe, czy zdąży, zanim ja wyjdę stąd. Znaczy, Anastazja zanim wyjdę. Już nie porównujmy się aż tak. Okej. Myj? Myj umyj. No, gdzie uciekasz? Przyłącz się. Właśnie tam z powrotem. No. Całuj, całuj. Same pikselki widać. No. Baw się. Dobrze. Zabawy w wannie miłości. Ta wanna tak pasuje do koloru włosów Dixie. No Boże, nic jej nie dasz pobawić, no. Dobra, to idziesz się uczyć za to. Widzę, że wolisz się uczyć niż spędzać czas z Anastazją. Dobrze, dobrze. Już ja ci to kiedyś wypomnę. Zapukaj do tej Kościldy jeszcze raz. Napij się kawy. O nie! Zepsuł się ekspres. Jak to się mogło stać? Dobra, będziemy mogli zadzwonić do creepy dziecka. Zobaczymy, czy w ogóle zdecyduje się do nas przyjść, bo nie mamy z nim jakiejś, z nią jakiejś większej relacji. No ale nic, zobaczymy. A to było coś na M chyba? Mrzigot, no. Ligia i Gerarda. Aha, to mają jedno creepy dziecko z demonem w środku i pewnie i takie w miarę całkiem. Dobra, zadzwoń, zaproś. Dobra, pan Pianek przyszedł. Pani Pianku, co pan mógłby tu zrobić? No nic pan za bardzo nie może zrobić. To niech pan ogarnie może charyzmę. Bo to chyba się przydaje politykowi. Tak, ktoś mnie już dzisiaj zaprosił, na pewno. O nie! Maciek miastowy, kurczę. Dobra, najpierw ją. Jeszcze raz. O, dobra. Zgodziła się. To teraz jeszcze tego miastowego. No, dzwoń, dzwoń. Miastowy. I on był... Nie! Kurczaczki! Miastowy... Gdzie to jest Marek? A może to był Maciek? Dobra. Okej, może zamówimy pizzę, albo ona zrobi coś do jedzenia. A, dobra, niech ona zrobi coś do jedzenia. O nie, jeszcze rachunki. Złe i niedobre rachunki. Podnieś słuchawkę szybko! Dobra, weź, zapłać te rachunki, jakbyś mogła. I zabierz się za jakieś gotowanie obiadu. Aha! W sumie dawno żeśmy nie adoptowali dziecka, ale... To pewnie przez te barabara w wannie. Ale nie mam bladego pojęcia, jak
nazwać. Dobra, niech będzie. Czekajcie, muszę się zastanowić chwilę. Miałam kiedyś jakieś propozycje nazw dla dzieci zapisane, ale to było dawno. W sumie jak będzie chłopczyk, to może być Zbysiu, bo tak ostatnio się nad tym zastanawiałam, to mógłby się nazywać Zbysiu, albo jeżeli dziewczynka... jeżeli dziewczynka, to może... kurczę, brak pomysłów w jednej chwili. No i wiedziałam, że wyjdzie dziewczynka. Dobra, dziewczynka. To niech będzie... Nie wiem, czy tamta dziewczynka, jej siostra się tak nie nazywała, ale dobra. Niech będzie Gerarda. Zostaw to zobaczenie dziecka. Dobra, może zrobimy tak. Wstawimy je do pokoju dziecięcego i ktoś tu będzie po prostu spał razem z tym dzieckiem. Tylko muszę tam w miarę ogarniać potem. Chociaż w sumie ta się może zainteresować. Dobra, pożartuj z nim. Musicie naprawić sytuację między sobą. Chyba, że zrobimy dwa śmieszki. Albo cios miłości, nie wiem. Ile my mamy z nim punktów? Dobra. Jak to było? Czosnek. Miód. I potropuchy. O, dobra. O nie, dziecko płacze. Musisz się nim zająć. Potem sobie skorzystasz. Dobra, ona sobie zje też. To możesz trochę pozmywać. Widzę, że Kościelda to się obija jak zwykle. Przynosi nam gazety do domu, których nie potrzebujemy w ogóle. Okej, czyli znowu nie będziemy mogli się nigdzie ruszyć. ładuj różdżkę. Okej. Połaskocz. Chociaż pewnie się nie uda. Tylko chcę ją po prostu wyciągnąć stąd. No, pogadaj z nią. Zostawiłam jej akurat przejście. O, mogę na nią rzucić śmieszka. Dobra. Wow! Ale nią wstrząsnęło. Okej. Okay. Przyjacielem naszym jest. No, ale ma tylko 50. To będzie ciężkie.
Dobra, na razie. Czy dziecko śpi? Dobra, dziecko śpi. Niech ona sobie zje. Dziwnym kątem, nie umiem tak patrzeć. Może poprawmy sobie nastrój. Dobra, to może nie jedz tego jednak. Zmieniłam zdanie. Tak, wiem, jesteś zmęczona. Co ty tu możesz porobić? Możesz włączyć telewizor i się pobawić. Nic nie stoi na przeszkodzie. Gdzie ten Maciek? Okej, gdzie ten Maciek? Tu. Weź z nim jeszcze pogadaj, pożartuj. Przytul. Okej. Jakaś Romana przyszła. Nie wiem, co ona chce. A, pewnie po swoje dziecko, bo jest już późno. Chociaż nie wiem w sumie, czy to jest jej dziecko. Trudne sprawy. Aha. Okej. Przyszła się pobawić naszym wróżkowym pudełkiem. A nie wiem, nasze creepy dziecko robi problemy tutaj. Nie idziesz jeszcze spać. Musisz skorzystać z toalety najpierw. Dobra, ty już w sumie też mógłbyś iść spać. Jak tam? Dobra, coś tam się udało poprawić. Dobra, jest to. W sumie to ja chciałam z nią pogadać, ale... O, tu jesteś. O, wykonaj jej sztuczkę. Połaskocz. Pobaw się w zapasy. O, duchy wychodzą. Żonglowanie jej pokazuje, no. No przecież była przed chwilą naszym przyjacielem. What the hell? Właśnie to tak słabo działa z tym. W ogóle muzyczki się zbagowały chyba. To są zapasy? To jest bardziej boks. Okej. Przytul. Przytulajmy dziwne, creepy dziecko. Nie zmieniaj ubrania. To ci chrapią tutaj. Aha, miałam zapomniałam. A ty swoją drogą miałaś iść skorzystać z toalety. Dobra, całkiem. Mamy kontakty, dobra. Okej, czy coś jeszcze mogę zrobić? Mogę ci połaskotać jeszcze? I w sumie też już byśmy poszli spać. O nie, telefon dzwoni. Aha, ale to jest ten nocny telefon, to pewnie jakieś głupoty. Basia tu się rządzi. Okej. O, dawno nie graliśmy jeszcze z Jeanem. Zagrajmy z Jeanem. Jeszcze. W sumie już jest pierwsza w nocy, a to dziecko nadal tu jest. Czy to jest ta sama Romana? Ona się do nas nie dobija. Haha, uwięziliśmy twoje dziecko. Znaczy nie wiem, czy to twoje dziecko, no ale... Okej, ten chyba, no właśnie, się zbiera. Relaks, oczywiście. O nie, i znowu na nią. Kurde, ona jest biedna. Um,
Nie, bo zanim straż pożarna przyleci, to boję się, że trudno. Tak, to myślę, że ty zajmiesz się przygotowywaniem napoju, a pan Pianek spróbuje... O, świetnie, wszystko naraz. Czy to creepy dziecko? Aha, idzie sobie. To no, jednak nie ma rodziców. I przyjdzie akurat do niej. Aha, i pójdzie sobie. Mam nadzieję, że pan Pianek nam nie spłonie tam. Duchy ją odprowadzają. Dobra, poszła sobie. To idzie dalej spać. Aha, dobra, to ja już tobie zaznaczę tak, może. Druga w nocy. Boi się ducha, no co ty? Ty się boisz? Daj spokój. Daj spokój. Dobra, ta śpi, ta prawie też. Ta teraz będzie chronić niej niewyspana. Okej, dobra. I myślę, że będziemy mogli kończyć ten odcinek na dzisiaj. Taki w sumie trochę krótszy nam wyszedł, ale to ze względu na to pewnie, że po prostu mało osób do ogarnięcia w ciągu dnia i domu, w domu ogólnie. Kto tu jeszcze powychodził? O matko, ile nam się gości kręci po cmentarzu, no. Monika wyszła, Kuba. No proszę, no proszę. A zapomniałam się... O nie! Założę się, że te kule ognia były przez to, że się nie, znowu nie pomodliłam. Ja nie wiem. Bóstwa mi tego nie wybaczą. Dobra, zdecydowanie zapominam o swoich obowiązkach. Muszę prosić o wybaczenie. Zdecydowanie muszę prosić o wybaczenie. Dobra. W takim razie to by było na tyle z mojej strony dzisiaj. Pojawił się nowy członek Enklawy, tak niespodziewanie w sumie. I cóż, może niedługo creepy dziecko straci swoje życie w ofierze dla Akuheja. Zobaczymy, zobaczymy. No, a na razie to by było na tyle z mojej strony. Dzięki bardzo i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Enklawy. No, trzymajcie się i pa, pa.